1500 lub 1900 zł należne rodzicom maluszków w wieku do 3 lat na skutek zmiany uchwały Rady Miejskiej Suwałk nie trafi do rodzicielskiego portfela, a do miejskiej kasy. Nowe świadczenie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziców zastąpi dotychczasowe żłobkowe w wysokości 400 zł. Suwalska Rada Miejska kilka dni temu podniosła opłaty za żłobek do kwoty 1500 zł miesięcznie za 10-godzinny pobyt malucha w placówce. Jednocześnie rodzice najmłodszych Suwałczan posiadający suwalską kartę miejską stracili zwolnienia z opłaty za żłobek. To, co najważniejsze i co należy podkreślić, to fakt, że wprowadzone zmiany nie spowodują podwyższenia opłaty dla rodziców z uwagi na wyżej wymienione dofinansowanie, a wręcz spowodują, że rodzice zostaną zwolnieni z opłaty za żłobek, uważa ratusz. Lokalny samorząd obliczył, że miesięczny pobyt dziecka w placówce kosztuje blisko 1840 zł, z czego 645 zł płacili dotąd rodzice, a resztę pokrywało miasto. Teraz z miejskiego budżetu dołożyć będzie trzeba do profesjonalnej opieki nad maluchem około 340 zł. Rodzice będą zobowiązani tylko do wnoszenia opłat za wyżywienie pociechy w żłobku. Aktualna stawka to 11 zł za każdy dzień pobytu.